panienki, gdzie berło? Gdzie twoje korony, gdzie berło? Gdzie twoje korony, Jezu malusieńki? Zawitaj, nowonarodzony ze czystej panienki. Gdzie berło? Gdzie twoje korony, gdzie berło? Gdzie twoje korony, Jezu malusieńki? Io vengo dall'Oriente lontana, dall'Oriente del prome de profume, ma le notti non posso dormire, hai visto una stella nel ciel. Ma le notti tu non puoi dormire, hai visto una stella nel ciel. My jesteśmy trzej królowie, choć koronę brak na głowie. Na wielbłąda już siadamy i za gwiazdą podążamy. Wyruszymy z wielką chwilę, złoto, kadzidło i mirę. Ciebie złożyć jako dar, Kacper, Melchior, Baltazar. Na osioku moim śniadem do Betlejem sobie jadę. Na osioku moim śniadem do Betlejem sobie jadę. Widzisz mnie, na osioku sobie mknę. Widzisz mnie, na osioku sobie mknę. A na niebie gwiazda pierwsza moją drogę mi oświetla. A na niebie gwiazda pierwsza moją drogę mi oświetla. Widzisz mnie, na osiołku sobie mknę. Widzisz mnie, na osiołku sobie mknę. Na gitarze gram i śpiewam, a osiołek cicho ziewa. Na gitarze gram i śpiewam, a osiołek cicho ziewa. Widzisz mnie, na osiołku sobie mknę. Widzisz mnie, na osiołku sobie mknę. Śpiewajcie i grajcie mu, małemu, małemu. Śpiewajcie i grajcie mu, małemu, małemu. Oj, nie wiecie, nie wiecie, nie wiecie, jakie to uczucie zaśpiewać, że się Jezus narodził, także w nowej hucie. Życzymy wam radości i zdrowia w toku Boże dziecię. Niech wam wszystkim tu pobłogosławi na to dziesięciolecie. Śpiewajcie i grajcie mu, małemu, małemu. Śpiewajcie i grajcie mu, małemu, małemu. Śpiewajcie i grajcie mu, małemu. Starałem się zebrać materiał, który opowie o społeczności, jaka żyła na terenie obecnej Nowej Huty. Takim katalizatorem pamięci okazały się zdjęcia, okazały się wspomnienia, pamiętniki chłopskie, kroniki szkolne, które opowiedziały o historii tych ziem sprzed 1949 roku. Czas zatrzymany. Czas zatrzymany, dzieło, które Adam Gryczyński w większości napisał, zebrał 10 lat temu, ale w tym roku dzięki środkom przeznaczonym na 70-lecie Nowej Huty udało się część trzecią i czwartą
tego wydawnictwa wydać. Cieszmy się, że mamy pana Adama z nami, że te wszystkie wspomnienia zostały zebrane już na zawsze. Posłuchajcie państwo, w dwudziestoleciu międzywojennym w Bieńczycach, gdzie Łowczowski był nauczycielem, 42 osoby kończą wyższe studia. To są księża, to są inżynierowie, to są nauczyciele, to są pracownicy lotniska Rakowice-Czyżyny, pracownicy Zieleniewskiego, odlewni Klimka i tak dalej. Wydaje mi się, że te książki, ta wystawa, no, która namiastkowo, na wystawie jest kilkadziesiąt zdjęć, w książce jest ich przeszło 800, udało się zebrać kilka tysięcy, że te wszystkie dokumenty opowiadają o nieodległej, wcale nieodległej historii tych ziem, tych ludzi, którzy mieli swoje radości, swoje cierpienia, tutaj pobierali nauki, tutaj pracowali. Wydaje mi się, że to wszystko bardzo pięknie potrafi przemówić, jeżeli my nastawimy własną kliszę mentalną, wrażliwość na te właśnie elementy i wówczas wydobędziemy tą uniwersalną refleksję o naszych korzeniach, o przeszłości. Za sprawą pana pracy udowadnia pan, że nie był to ciemny lud, któremu trzeba było nieść kaganek oświaty, ale byli to ludzie, którzy mimo żmudnej, ciężkiej pracy na roli angażowali się społecznie, kulturalnie i politycznie. Z całego serca dziękujemy panu, że pan zatrzymał w czasie właśnie tych ludzi, którzy tu kiedyś byli, pracowali, służyli Polsce i sobie. Dziękujemy serdecznie, z całego serca.